Cześć kochani, witam Was na moim kanale The Amerykanka, z tej strony Karolina, witam Was z Targetu. Upewnijcie się, że subskrybujecie do mojego kanału, bo dzisiaj Wam zrobię krótki tour po Targecie. Moja kamera oczywiście nie zawiodła, dlatego postaram się nagrać tylko coś dla Was telefonem i dzisiaj pokażę Wam tylko sekcję ze słodyczami, co ja najbardziej lubię i zrobimy tutaj voice-over. Nie za bardzo mi wygodnie mówić właśnie tutaj w tej maseczce, dlatego zapraszam na mój film. To jest jeden z moich ulubionych sklepów, dlatego jaki tu jest zawsze porządek, jest wszystko zawsze pięknie ułożone, może dlatego, że bardzo mało osób robi tutaj spożywcze zakupy, ale zobaczcie wszystko, jak to jest wszystko ułożone pięknie w tej alejce, a to jest alejka tylko z płatkami śniadaniowymi. Którą po prostu kocham w Stanach, jest to, że zazwyczaj każdy ten ekspres do kawy ma taki sam wymiar, nie jak u nas w Polsce, że kupujecie na przykład jeden rodzaj i musicie po prostu tylko z tej jednej firmy kupować kapsułki. Tutaj zazwyczaj wszystko nazywa się Keurig i to jest po prostu cała ściana różnych smaków kaw, które możecie sobie kupić. Starbucks jest bardzo dobry, ale drogi, muszę Wam powiedzieć. Natomiast ta kawa jest też bardzo dobra i to jest kawa smakowa, do której najlepiej jest dolać tylko mleko i ona od razu smakuje tak, jak właśnie pisze na opakowaniu. Amerykanie bardzo lubią właśnie piec na takich olejach w sprayu. Wiem, że w Polsce zaczyna to się robić też bardziej popularne, ale wiem, że jeszcze chyba nie można dostać wszystkich jak tutaj takich olei w sprayu. Zazwyczaj trzeba zamówić to na internecie. Te oto Pop-Tarts to są po prostu ulubione słodycze Amerykanów. Każdy po prostu Amerykanin to lubi i zazwyczaj oni to wrzucają do tostera, żeby to się im przegrzało i dopiero to jedzą. Ja niestety tego nie lubię, muszę Wam się przyznać.
firma, która nazywa się Little Debbie. Jest tutaj bardzo popularna i zazwyczaj są to takie słodycze, które są jakby tradycyjne, mogłabym powiedzieć. Moje ulubione to właśnie to Cosmic Brownie jest. Tak to właśnie wygląda. Jesteśmy jakby teraz na sekcji piekarnianej, jakby mogłabym powiedzieć. Zazwyczaj w Ameryce zawsze zobaczycie masło orzechowe i zaraz obok galaretkę, na którą my zawsze mówimy dżem, ale tutaj to jest troszeczkę inaczej wygląda, bo ta galaretka jest taka bardziej gęsta, do właśnie robienia z tych słynnych PB&J, czyli kanapka z masłem orzechowym i dżemem. Powiedziałam wam wcześniej, kochani, że Target to jest po prostu taki bardzo czysty sklep. Tylko zobaczcie, nie wiem, czy to będzie tak widać, jak tu jest wszystko pięknie ułożone. Możecie dostać wszystkie rodzaje sera. Amerykanie po prostu uwielbiają już kupić właśnie starty ser. Bardzo często tak robią, albo właśnie pokrojony. Bardzo rzadko możecie tutaj znaleźć ser w kawałku. A znowu wam powiem, że te oto paluchy serowe to po prostu jest coś uzależniającego. Tak wygląda sekcja z owocami. Teraz wam pokażę moje ulubione kombucze. Uwielbiam je naprawdę. Cena trochę niezadowalająca, jak za jedną butelkę właśnie kombuczy, ale powiem wam, że one są najlepsze, a najzdrowsza to jest ta niestety najdroższa, najmniej cukru ma. Ogólnie cały sklep wygląda tak. Arbuzy na środku. Zobaczymy tak jeszcze mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, możecie tutaj wszystko znaleźć. Możecie znaleźć i coś dla kota, i coś dla psa. Target tak naprawdę to jest sklep, w którym możecie wszystko znaleźć. Więc tak to wygląda. Tutaj są dla naszych pupili rzeczy. Nawet jest lodówka na środku, widzicie? W której przechowują właśnie takie przekąski mięsne, karmy. Pani, jestem teraz w mojej alejce życia, czyli to są odżywki proteinowe, batony proteinowe. I zaraz się z wami podzielę, co jest po prostu moim ulubionym batonem proteinowym tutaj w całych Stanach. Powiem wam, że to rozwala całkowicie system, tak samo jak to. Smakują po prostu przepysznie, mają po prostu super makro. Prezentują makro właśnie do tych batonów. I powiem wam, że gama naprawdę jest do wyboru, do koloru tutaj, tych batonów. Niestety cena też jest spora. Mają nawet chipsy proteinowe, które też próbowałam akurat na czosy proteinowe. I powiem wam, że naprawdę tu jest duży, duży wybór. Teraz słyszałam, że bardzo popularna jest ta dieta właśnie keto. To możecie zobaczyć sobie, nawet są batony tutaj na dietę właśnie keto. Kochane koszulki dla maluchów, już dla małych kibiców. To jest drużyna hokeja tutaj u nas właśnie w Detroit. I właśnie jedna drużyna z NBA. A to jest... To są koszulki dla kibiców Michigan State. A the University of Michigan. Jeszcze wam powiem, że Amerykanie zawsze co roku bardzo mają kłopoty duże z zwrotem podatku, dlatego tutaj są takie programy na komputer, które można kupić i po prostu ten program prowadzicie krok po kroku, jak wypełnić właśnie tę aplikację na zwrot podatku. Także naprawdę w Targecie możecie znaleźć naprawdę wszystko. Teraz możecie sobie zobaczyć... Oh, I'm sorry, everyone. Także w Targecie możecie naprawdę znaleźć wszystko, na przykład zabawki dla dzieci, sprzęt elektroniczny, wszystko co chcecie, książki, aparaty. Jak to Ameryka? Amerykanie uwielbiają po prostu swoją flagę. Bardzo fajna koszulka, przydałaby mi się taka na filmiki. Co myślicie? Piszcie w komentarzu, czy powinnam wrócić i ją kupić. Kosztuje 10 dolarów. Piszcie w komentarzu. Kochani, mam nadzieję, że mój krótki filmik o prowadzce po Targecie wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam oczywiście do subskrybowania i do lajkowania moich filmików.
I oczywiście zapraszam do mojego Instagrama i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa, do zobaczenia!